Słuchajcie, jesteśmy teraz na stoisku i pani mi zaproponowała, że da mi tutaj jakieś próbeczki. Tutaj jest taki balsam do ust, który już biorę i dostanę jeszcze taką pomadkę, która jest naprawdę ekstra. Czyli pan. Produkty naturalne. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo są okropne po tym lakierze z Rimmela. Wow, thank you. Would you like to say something more about the products then? Well, absolutely. Do you mind if I will film you? No, no, of course. What's your name? So my name is Pika. Pika, okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. I don't technically work for Greenstem. I work on the white label private manufacturing side. Right. So we produce for Greenstem. For Greenstem. And we have loads of cosmetics. We have everything from hand creams, massage oil, balms, you name it. We're also coming out with a face oil as well. All right. Which is coming out very soon, and a face cream. And yeah, the company's been around for nearly 3 years now, and it's the leading brand in the UK for CBD. So that's your first time on the show, I believe, because yes, for 2 years they've been closed, right? Yes, I think because of COVID and things. Yeah. So this is our first time at professional beauty, so it's very exciting. What do you think of it? Do you like it? I love it. I mean, very pink. Yeah, everything's pink. So we agree, which is a nice. I love green color though. Oh, so do I. I mean, you can suits you with a light blonde hair. Thank you. But no, I mean, it's been amazing so far. It's been lovely seeing everybody and speaking with everybody. So it's been great. Cool. No, it's been very good. Thank you for that. Thank you no for the leaflets. I'm gonna. Did I take what? Yeah. That's mine. Yes. Cool. Thank you so much. No problem at all. Well, also, can you write it down for me, your YouTube channel? Yes. I don't think I have a pen, unfortunately. I'm so sorry. Anything? Because I was going to write your YouTube down on my phone. Yeah. Okay, yeah, well, shall I do the same? Something to make it.
makes your skin smoother. But what we found over the years is the number one reason people buy the showers is because they increase the power. So just to show you, most normal showers have holes that size. Normally you get maybe 20, 30, 40 holes. What we use underneath here is 1 bar pressure. Most people at home have 2, 3 or 4 bars. So this is what the power looks like on a normal shower with the pump that we're using. Okay, this one's pretty weak. This one you can adjust it, but it doesn't really make much of a difference. It's only 1 bar. As soon as you put one of these ones on, they fit onto any shower hose anywhere in the world. It's a universal fitting. Only takes a few seconds to put on. You don't need to be a plumber. Okay, straight away, you've got the same water, you've got the same pump. Straight away though, more power. Wow, so easy. How much is that? 30. Yes. Would you do the other one? Yeah, it comes with 2 stencils. It comes with 2 stencils, a tweezer, a brush, a mirror, 3 colors, blend in, blend out. Oh wow, amazing. Wow, I love the brows. It was so quick. So these are the nail wraps. You can put on the natural nails or you can put on the acrylic. $25.90. Hej, witam Was serdecznie już w innej scenerii. Chciałam Wam teraz pokazać i może troszeczkę poopowiadać o tych targach. Chciałam Wam pokazać kosmetyki, które dałam, niektóre z nich zakupiłam, że była też możliwość korzystania z różnych zabiegów kosmetycznych, jak laminacja brwi, czy permanentne makijaże, czy to masaże, czy wypróbowanie innych sprzętów, takich, które są nowościami teraz na tym rynku beauty, ale są stosowane na przykład w gabinetach kosmetycznych. Na pierwszym stoisku, które odwiedziłyśmy, zostałyśmy zainteresowane takimi kamykami z lawy wulkanicznej. Są to takie odświeżacze powietrza jakby, które wkładamy na przykład do naszej szafy, czy do szuflady, do torebki, do samochodu i uwalniają z siebie taką piękną woń, piękny zapach. Ja no nie umiem opisywać zapachów i szkoda, że Wam nie mogę tego przesłać, żebyście mogli powąchać.
ale zapach jest niesamowity. Utrzymuje się to na tym kamieniu do 6 miesięcy, później możemy użyć jakiegokolwiek zapachu, czy to perfum, czy olej eterycznych i kamień będzie znów w użytku. Jest to lawa wulkaniczna włoska. Tam też na tym stoisku poznałam pana, który jest właścicielem tej firmy i się okazało, że to jest firma, która no, sąsiaduje tutaj w tych okolicach, gdzie ja mieszkam. Było miło, świat jest mały. Następną firmą, którą odwiedziłam, było to stoisko Eveline Cosmetics. Oczywiście nie obyłabym się bez swojego ulubionego tuszu, więc ja już miałam zamiar ich odwiedzić. Wiedziałam, że będą na targach, bo miałam całą listę wszystkich wystawców i nimi byłam właśnie zainteresowana, więc jest też mój ulubiony tusz Mega Size Lash. Mówiłam już o nim wielokrotnie, czy to w projekcie Denko, czy w innym filmie, ale powiem Wam, że no naprawdę przypomina mi ten tusz They Are Real z Benefitu. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przetestować albo tego drugiego, to ja zachęcam. Bardzo fajna szczoteczka silikonowa, bardzo ładnie rozczesuje nasze rzęsy, wydłuża rzęsy i je podkręca, więc robi wszystko to, czego ja oczekuję od tuszu. Jestem naprawdę zadowolona, że udało mi się go kupić. Pani na stoisku Eveline też zainteresowała mnie takim kosmetykiem. Jest to odżywka do naszych rzęs. I to jest odżywka 5 w jednym na bazie oleju arganowego. Jest to multifunkcyjne serum do rzęs z olejkiem arganowym. Podwaja objętość rzęs, wydłuża i wzmacnia, odżywia i regeneruje, zagęszcza rzęsy i zapobiega wypadaniu. Ja stosuję też olej rycynowy na wzrost moich rzęs, żeby je troszeczkę odbudować, wydłużyć i żeby zapobiec również wypadaniu. Stosuję też taki olej rycynowy na moje brwi. Tego nie stosowałam na brwiach, no jest typowo do rzęs, więc ja jestem zadowolona. Stosowałam już kilkakrotnie, tak jak Wam mówiłam, od targów już minęło 5 dni, więc miałam okazję przetestować i stosuję ten kosmetyk tylko wieczorową porą. Wiadomo, żeby zobaczyć rezultaty, należy taki kosmetyk stosować regularnie. Na stoisku Eveline zainteresowałam się też takim kremem do usuwania skórek. Ja zawsze używam tego od Sally Hansen, on tu już jest przybrudzony, nieważne, ale przy użyciu tego, on jest bardzo dobry, dla mnie jak nie najlepszy do tej pory, który używałam, ale powiem Wam, że jestem bardzo mile zaskoczona tym kremem do usuwania skórek. On działa po 15 sekundach od nałożenia i jest tak, skórki robią się miękkie, że ja po prostu mogę sobie drugim paznokciem odhaczyć te skórki, one same odchodzą. No, jest niesamowite. Jeśli jest u Was dostępny w szafie Eveline, ja serdecznie polecam. Te kosmetyki Eveline już są dostępne tutaj w UK, można je kupić na Amazonie. I na stoisku Eveline jeszcze dostałam próbeczki. Tutaj jest jakiś satynowy mat, matująco kryjący podkład z kwasem hialuronowym 4 w jednym. Tu jest taka mała próbeczka też do, na celulit i do wyszczuplający taki krem do naszego ciała. Też już miałam wcześniej. Tutaj jest też odżywka takiego kremu z aloesem i z kolagenem, krem nawilżający. Kolejna próbka to jest też regeneracyjny krem, regenerujący chyba powinnam powiedzieć, krem z ekstraktem z malin. On jest w 98% produktem naturalnym. Tu jest też niacinamide, kombucha i probiotyki, więc może być ciekawy kosmetyk. I tutaj jest coś z wyciągiem z węża w ogóle. Krem taki na odmładzający koncentrat 50+, i to już jest krem przeciwzmarszczkowy. I tutaj dostałam też taki katalog. Jeszcze nie miałam możliwości zagłębić się w tą ulotkę, poczytam sobie później, ale są też wymienione kosmetyki. Jest tutaj informacja o całej firmie, więc też fajnie. Kolejne stoisko, które odwiedziłam, to było Norel Dr. Wilsch. Tak jak mówię, skupiłam się bardziej tutaj na pielęgnacji polskich firm i nie żałuję, naprawdę było fajnie, bardzo miło było porozmawiać z tymi wszystkimi osobami. Są profesjonalistami w tym, co mówią, w tym, co robią, z wielką pasją opowiadają o tych firmach. Też trzeba być na takich targach, muszę przyznać, asertywnym i powiedzieć czasami nie, bo wiadomo, gdybyśmy mieli obkupić się w tym wszystkim, co tam było na tych targach, no to przydałby się worek pieniędzy. I teraz z firmy Norel, tutaj pani mi zaproponowała serum. Jedno jest z retinolem i z witaminą C, jest to taki mały olejek. Ja już te kosmetyki też stosowałam i mogę Wam powiedzieć, że jestem naprawdę zachwycona ich działaniem. Szkoda tylko, że takie duże opakowania są tworzone dla takich małych kosmetyków. Ale jest to właśnie, tak jak mówię, retinol. Mogliście więcej o tych kosmetykach też usłyszeć od samej pani, która była na tym stoisku, bo też nagrywałam, więc nie będę się jakby powtarzać. I też skusiłam się z tej serii na
krem jako taki kolejny step, kolejny krok w tej pielęgnacji. No to już widzicie, opakowania są ładnie wypalcowane, ale pięknie pachną te kremy. Niesamowicie skóra wygląda na drugi dzień. Pięknie też wygląda makijaż po takiej, wiecie, wypielęgnowanej skórze. I tutaj mnóstwo dostałam też próbeczek od pani z tego stoiska. Ja na pewno podzielę się z siostrą, która nie miała okazji w tym roku być na tych targach. Lipidowy balsam do ciała. Tutaj kolejna próbka tego samego balsamu. Tu jest krem z hialuronem. Kolejny balsam, o którym już mówiłam. Tu jest krem taki przeciwsmarszczkowy z SPF-em 15. Fajnie będzie przetestować te wszystkie produkty. Kolejny balsam do ciała, kolejny balsam do ciała i też kolejny krem. Tutaj mam jeszcze próbki, które dostałam i tu jest cały taki zestaw od firmy Lash Bomb Lash Lift i oni specjalizują w laminacji brwi. Zapraszali też na różne zabiegi. Ja nie byłam za bardzo zainteresowana. Nie chcę zmieniać nic w swoich brwiach, akceptuję je takie, jakie są. Potrafią być niesforne i być może po takiej laminacji wyglądałyby fajniej, ale podoba mi się ten efekt u innych, podoba mi się też efekt permanentnego makijażu, ale u innych sama bym się nie zdecydowała. Tutaj też konsultowałam się z Kasią, która jest kosmetologiem, pytałam, co ona sądzi o takich zabiegach. Wymieniłyśmy się opiniami i nadal utrzymuję, że takie zabiegi po prostu no, nie są dla mnie. Żeby ładnie wyglądały, pewnie takie zabiegi trzeba powtarzać też wielokrotnie. Nie podoba mi się to, kiedy ten kolor już tuż płowieje, robi się taki bardziej niebiesko-zielonkawy kolor. No zależy jeszcze, jakiego odcienia tuszu się tam używa, ale ja jestem jak najbardziej zadowolona ze swoich brwi. Kolejną firmą, którą odwiedziłam, była to kolejna polska firma, zapakowany tak jest krem. Krem jest na dzień, tak jest przynajmniej napisane na opakowaniu. Natomiast ulotka, która jest dołączona tutaj do tego produktu, mówi o tym, żeby krem stosować na wieczór. Więc no ja jestem troszeczkę zdziwiona. Nie wiem, czy tutaj może ta ulotka nie była zbyt dobrze dobrana, ale możecie sobie zobaczyć, że jest napisane Face Cream 50+, Apply Daily Evening to Cleansing Cleansed Face. Możecie sobie zobaczyć, więc to jakby są dwie różne informacje. Kremy te są wykonywane ręcznie, domowymi metodami, też w asortymencie kosmetyki dla mężczyzn. Można wejść na ich stronę internetową, są też do zamówienia na przykład próbki takich produktów, one są w granicach 5 zł, więc myślę, że cena przystępna. Każdy może wypróbować. Podlinkuję Wam te strony oczywiście w opisie, żebyście mogli sobie zobaczyć. Ale powiem Wam, że spędziłam, nie wiem, no chyba z pół godziny na tym stoisku u tej pani. Było takie starsze małżeństwo, które opowiadało właśnie o tych kosmetykach, o tym, czym się firma zajmuje. Później przeszliśmy na temat, jaki wpływ mają influencerzy na to, jak dana firma się sprzedaje. I powiem Wam, że tutaj byłam też zdziwiona, no bo tak jak mówię, była to starsza osoba, ale wyszliśmy też na temat Kacpra z kanału Okiem Kosmetologa, który bardzo zaniżył wartości co niektórych firm. Osoba bardzo niekompetentna, nierzetelna i po prostu mówiła same brzydkie rzeczy na temat firm, od których na przykład nie udało mu się uzyskać współprac ani żadnych finansowych korzyści, co było dosyć przykre. I właśnie ta pani opowiadała o tym, jaki wpływ właśnie miała ta osoba na co niektóre firmy. Teraz nie wiem, czy śledzicie, czy w ogóle wiecie, kim jest ta osoba, ale Kacper właśnie za różne takie machlojki też finansowe, że tak powiem, trafił do aresztu na 2 lata. Więc fajnie było zobaczyć z punktu widzenia tej osoby, wiecie, z drugiej strony, która no może nie bezpośrednio, niepośrednio była jakby pokrzywdzona przez tą osobę, ale też rozmawialiśmy o innych influencerach, youtuberach z tych większych kanałów. Jak trudno jest się czasami do nich dostać z ofertą, jak bardzo są wymagający, więc pani też mówiła, że tutaj często na przykład odbiega się już od wysyłania czy podpisywania umów z dużymi kanałami, że coraz chętniej robi się to właśnie z małymi kanałami, może nie takim jak mój, bo mój jest naprawdę tyci w porównaniu do innych.
No i mam, powiedzmy, adekwatną liczbę subskrybentów do liczby swoich filmów i pewnie przez wiele, wiele lat jeszcze taka współpraca nie będzie miała miejsca na moim kanale, ale ja się cieszę, że mogę Wam opowiedzieć o tych właśnie targach, o tych kosmetykach, które odwiedzam i tak dalej. No ale tak, bardzo było miło poznać te osoby, porozmawiać z nimi na tematy, które no też mnie interesują, tak? Później odwiedziłam stoisko firmy GreenStem i tam poznałam Pikę, niesamowitą dziewczynę. Pika jest też youtuberem, jak się okazało, wymieniłyśmy się swoimi kanałami. W ogóle ja od tych targów przybyło mi 15 osób, gdzie jak na mój kanał to jest naprawdę dużo i ja jestem wdzięczna za każdą subskrypcję i te osoby tak naprawdę ze mną pozostały, nikt nie odszedł, więc ja się bardzo, bardzo cieszę. Tutaj poznałam właśnie Pikę, ona mnie zainteresowała tymi kosmetykami CBD, jest to nowa firma, ale mieli bardzo szybki start. I tutaj od Piki dostałam kilka takich balsamów właśnie z tej firmy. One są takie same, tutaj jeszcze dostałam pomadkę, ale myślę, że jak kiedyś będę robiła rozdanie, planuję zrobić takie rozdanie noworoczne dla Was, dla tych, którzy mieszkają w Polsce i dla tych, którzy mieszkają tutaj w UK, więc każdy będzie mógł tutaj zainteresować tym rozdaniem, ale myślę, że właśnie niektóre takie próbeczki i takie produkty włożę tam do środka, do tego rozdania, więc oglądajcie, subskrybujcie, będziecie wtedy na bieżąco. I bardzo dużo dostałam wizytówek, dostałam też taki magnesik na przyczepienie swojego telefonu, kiedy nagrywam. Tutaj Professional Beauty to jest taki magazyn, który też można sobie zakupić online. Byli też tutaj różni wystawcy, są tutaj różne firmy, różne zabiegi, o których można sobie poczytać, nowości kosmetyczne, nowości takie w zabiegach. Teraz kolejny produkt, którym ja się zainteresowałam, to było Olsom i powiem Wam, że pani była no przesympatyczna, zrobiła mi te testy i tak dalej i ja później mówię, kurczę, szkoda, że tego nie nagrałam. Ona mówi, no to siadaj, nagrywamy jeszcze raz, nie ma problemu. Była uśmiechnięta, przesympatyczna, też z wielką pasją opowiadała o tej firmie. Myślę, że była tylko osobą taką sprzedającą, nie była jakby związana bezpośrednio z tą firmą, ale miała naprawdę bardzo dużo fajnych informacji. Pady do zmywania makijażu, one są wykonane z zupełnie innego materiału niż te marki Glow, które Wam pokazywałam. I tutaj w całym tym pudełeczku są trzy takie pady. Widzicie, ja tego jeszcze nie otwierałam. Mamy jeden w kolorze czarnym do zmywania makijażu przy użyciu tylko wody okrężnymi ruchami, tak jak mogliście zobaczyć na firmie, na filmie. Jest też biały pad, można je prać później w pralce. I jeden jest taki buffer, gdzie pani naprawdę przejechała po mojej dłoni, miałam tak aksamitną dłoń, dopieszczoną i no naprawdę, nawet powiedziałam, że po niej, po stosowaniu niejednego kremu do rąk nie miałam takiego efektu, więc ja jestem bardzo zadowolona z tych padów. Jeszcze w domu ich tutaj nie stosowałam, może któregoś dnia zrobimy sobie razem test i będę mogła Wam pokazać więcej, ale podlinkuję Wam też stronę do tej firmy, żebyście mogli sobie sami zobaczyć. I za taki zestaw tych trzech padów, one mnie kosztowały na targach 10 funtów. Powiem Wam, że też trzeba być na takich targach asertywnym troszeczkę i umieć odmawiać. Tym bardziej, jeśli ma się wiedzę albo było się na takich targach wcześniej. Pani, która mi wykonywała brwi, używała takich szablonów i używała cieni, po prostu się przykłada takie szablony i malujemy nasze brwi po prostu cieniem do powiek wybranym przez nas. Ten zestaw u tej pani na stoisku kosztował 30 funtów. W zestawie były trzy cienie różne, które można było sobie dobrać odpowiednio do naszej karnacji, jaki kolor nas interesował, wiadomo. Jeszcze do tego zestawu był dołączony błyszczyk i powiem Wam, że no gdybym nie była zorientowana w temacie, to pewnie dałabym się nabrać. Pani powiedziała, że są od 20 lat na rynku i ja się z tym zgodzę, bo ja widziałam tą firmę 6 lat temu i właśnie wtedy zakupiłam od nich takie szablony. Tym razem pani mi powiedziała, już tego nie nagrywałam, że samych szablonów nie można kupić, ale takie szablony, słuchajcie, one są w dwóch rozmiarach i po prostu, widzicie, w dwóch rozmiarach, jak je nałożę, to się nie zgadzają, ale robicie tak, przykładacie i później odwrotność na drugą stronę, więc są takie dwustronne. Ja mam tutaj
w dwóch rozmiarach. A czego użyłam jako cienia? Użyłam paletki Too Faced Chocolate Bar do tych szablonów właśnie tego cienia Milk Chocolate. Takie szablony są też dostępne dosłownie za funta, funta 50 na AliExpress, więc jeśli jesteście zainteresowani, a nie mieliście jeszcze laminacji brwi albo nie mieliście makijażu permanentnego na swoich brwiach, tak jak ja, no to ja serdecznie polecam. Zdecydowanie ułatwia to wykonanie makijażu naszych brwi rano. Dostałam też taki pilniczek do paznokci, więc fajnie. Dostałam też taki płyn do odkażania naszych rąk. Wiadomo, się przydaje. W ogóle co jeszcze ciekawe, to na stronie internetowej Professional Beauty było napisane, że sprawdzane są, czy osoby, które są wpuszczane, mają zrobione dwie szczepionki. I powiem Wam, że nikt tego nie sprawdzał i nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek miał maseczkę. Może jedna czy dwie osoby, ale to były naprawdę sporadyczne przypadki. I też w komunikacji miejskiej, czy to w pociągu, czy w autobusie, niewiele osób używało. I powiem Wam, że też kierowcy bardzo jakoś tak nie zwracali uwagę pasażerom, że właśnie tych maseczek się nie nosi. Chyba jedna była tylko sytuacja w autobusie, gdzie dosłownie kierowca wyrzucił dwóch młodzieńców, może 15-16 lat, którzy do tego byli bardzo agresywni i bardzo wulgarni. Nie mieli maseczki, do tego nie mieli biletu, no i musieli opuścić autobus, ale to była jedna taka sytuacja. Tutaj Neoderm, też dostałam jakąś próbeczkę kremu. Co jeszcze? Mnóstwo ulotek, kart, na które, wiecie, mogę sobie wejść i poczytać na ich temat trochę więcej, tych wystawców. Też Neoderm. Tutaj powiem Wam, że byłam na stoisku Pureless. Pani mi nawet zaproponowała zabieg. Mówiłam, że wrócę do niej później, już przy końcówce, bo nie chciałam zmywać makijażu. Ale cały zabieg polegał na tym, że pani nakładała różne produkty, później to naświetlała, było to naprawdę bardzo ciekawe. Później, kiedy już miałam zamiar wrócić, no to ta pani była zajęta, już po prostu nie czekałam, ale nie szkodzi. I dostałam od niej, w ogóle rozmawiałyśmy po angielsku, tak, a na koniec się okazało, że pani jest Polką, więc też było miło. Tutaj dostałam taki krem przeciwzmarszczkowy, regeneracyjny i wygląda tak. Próbeczka, tutaj dostałam znowuż nawilżający krem, też od tej marki. Pierwszy raz słyszałam, oni są na rynku około 3 lat. Ona chyba sama o tym wspomniała, więc zdecydowanie wejdę na ich stronę internetową, żeby się zapoznać z ich asortymentem. Kosmetyki były no drogie. Przyznam, że były drogie, tam były, pani mi proponowała właśnie takie pady pod oczy, które są też z witaminą C i one kosztowały 60 tych padów 30 funtów, gdzie no ja powiedzmy używałam tych wcześniejszych z witaminą C, które Wam pokazywałam z Nip and Fab w poprzednim denku z witaminą C, które były rewelacyjne, też było ich 60 i kosztowały powiedzmy w cenie 10 funtów, więc no różnica cenowa jest, ale chętnie się zainteresuję ich asortymentem, poczytam i zobaczę, co tam jest. I tutaj pani mi dorzuciła w ogóle cały tester, zobaczcie. Cały tester, który tam miała, i to jest też nawilżające i takie regenerujące serum, które używamy rano i wieczorem, więc no będzie super przetestować. Ja serdecznie tą panią pozdrawiam, jeśli ogląda. Nie za bardzo wiem, kto zasubskrybował, bo nie każdy ma odkryte subskrypcje, więc ich też nie widać. Powiem Wam, że to by było chyba na tyle. Wszystkie kosmetyki. Co jeszcze mogę powiedzieć o targach? Zakaz wprowadzania dzieci i tam chyba było do 18 roku życia, z tego co się orientuję. Nie można mieć oczywiście niemowląt, wózków i tak dalej. Zupełnie to nie było miejsce dla nich. Było bardzo dużo seminariów, na które można było się też zapisać. Jeśli się nie zapisaliśmy, można było stać obok koło barierki, po prostu sobie nagrywać, słuchać. Też nam nikt nie zwracał uwagi. Można było skorzystać z różnych zabiegów. To też było super. Widzieliśmy nawet mężczyznę, który miał tam
metodą chłodzenia, masowane nogi. No naprawdę, mnóstwo fajnych ludzi, fajny event. Ja serdecznie zapraszam wszystkich do odwiedzenia w przyszłym roku. Być może tam się spotkamy, jeśli będę miała możliwość pójścia jeszcze raz. Będę się szeroko uśmiechała do Kasi. Tak jak mówię, byłam zapisana na bilecie jako terapeutka beauty. Oczywiście daleko mi do terapeutki beauty, ale ja zauważyłam różnicę też w sobie, tak? W moim zachowaniu, jaka byłam 6 czy 7 lat temu. Byłam bardziej nieśmiała. Po prostu no, kupowałam kosmetyki, też niezbyt chętnie pytałam o te próbki. A to jest właśnie okazja, żeby takie próbeczki sobie pobrać i może w przyszłym roku zainteresuję się kosmetykiem, który miałam teraz w próbce i mnie zainteresował. Ja też, wiecie, w wieku 40 lat jestem też bardziej świadoma swojej pielęgnacji, wiem, czego moja skóra potrzebuje, a czego nie lubi, więc też na te kosmetyki postawiłam. Bardzo się cieszę, że miałam okazję tam być. Dziękuję oczywiście Kasi, wiem, że Kasia mnie ogląda, więc dziękuję Ci serdecznie, jesteś niesamowita. Pośmiałyśmy się też z Kasią, była niesamowita atmosfera, poszłyśmy też na kawę, na coś do jedzenia. Miło było wymienić się różnymi doświadczeniami, też ja używam może trochę innych kosmetyków aniżeli Kasia. No ale Kasia jest właśnie, wiecie, tą osobą beauty, która wiele takich zabiegów wykonuje i też potrafi doradzić. Można było sobie zrobić testy swojej skóry, można było przetestować różne kosmetyki, robione też na jednym stoisku, widziałam paznokcie, w ogóle mnóstwo jakichś takich zdobień do paznokci, sztuczne rzęsy, można było tam znaleźć wszystko od A do Z. I jeśli macie więcej pytań na temat tych targów, ja chętnie odpowiem na Wasze pytania. Pytajcie w komentarzach, w zależności od tego, ile takich pytań się pojawi. Jeśli takie pytania macie, być może nagram taki osobny film Q&A, a jeśli nie, to odpowiem na Wasze pytania w komentarzach. Zostawię też w opisie linki do tych firm, abyście może mogli się zapoznać z ich ofertą i kto wie, być może Wam też przypadną do gustu. Na razie to wszystko. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję, że zainteresowały Was te filmy z targów. Było naprawdę przyjemnie, ja się bardzo cieszę. Teraz mogę testować tylko te kosmetyki i no, zobaczymy, czy stan mojej skóry się po nich poprawi, a być może pogorszy. Zobaczymy, ale raczej stawiam na plus, że się polepszy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny film. Pa!